Program został sfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, kochani! Monik z podróży po Mazowszu. Dzisiaj jestem w okolicach Siedlec. Za mną są panowie rybacy, którzy właśnie odławiają karpia. Karpia w Polsce odławia się od około 15 października, bo święta idą, Boże Narodzenie, a Polska bez karpia, no to jakby nie Wigilia. Kochani, jestem 6 km od Siedlec. Tutaj jest folwark z XIX wieku. Chodźcie ze mną, zobaczymy, jak ci panowie rybacy odławiają tego karpia, a potem cały dzień przed nami, gdzie będziemy i w Siedlcach, i w Węgrowie, i będzie wiele jeszcze niespodzianek. Zapraszam! Kochani, już jesteśmy w dworze, o którym mówiłam. Dwór nazywa się Mości Brody. Jest ze mną przeurocza, przemiła właścicielka tejże posiadłości, tego folwarku właściwie z XIX wieku, Małgorzata Borkowska. Witam cię serdecznie, Małgorzato. Witaj, Moniko, się troszkę dobrze znamy, bo już jestem tutaj drugi raz, kochani. Także jestem zauroczona tym miejscem. Od kiedy to miejsce jest w twoich rękach, w twoim posiadaniu, opowiedz. Od 2002 roku tak naprawdę, a pierwszych gości przyjęliśmy w 2004 roku, czyli prawie 15 lat. Powiedz mi proszę, co się tu odbywa, oprócz tego, że są konferencje, bankiety, wesela widziałam. Ile to jest takich miejsc, gdzie mogą turyści przyjechać i wypocząć przede wszystkim? Więc tak, w trzech obiektach, w dworze, w oficynie i na poddaszu mamy 28 pokoi dla 60 osób. Mhm. Tyle osób możemy przyjąć. Mamy sale konferencyjne, tak jak powiedziałaś, szkoleniowe. Na przyjęcia, funkcjonuje również restauracja. A co tutaj się dzieje? Dużo różnych rzeczy tak naprawdę, bo staramy się funkcjonować tak, jak to w dworach dawniej bywało, czyli kulturalne wydarzenia również. Mili Państwo, Dwór Mości Brody słynie też z pysznego jedzenia. Widzieliście wcześniej, jak pomagałam wyławiać karpia tym dzielnym rybakom. I ten karp tutaj jest oczywiście po polsku podawany na święta. Możecie przyjechać, zamówić sobie przed świętami, ale to miejsce też słynie z pysznego tortu bezowego, na który już nie mogę się doczekać. Chciałoby się rzec o wilku mowa. Dziękuję bardzo pani, jak on wygląda. Pyszny, piękny tort bezowy. I niedawno przeczytałam, że on wcale nie ma tak dużo kalorii. Nie ma, to pozory. Przecież je najwięcej jest owoców tak naprawdę. No owoców i białka. I białka. Można przyjechać na od wiosny już i pojeździć na koniach, prawda? Tak, mamy trzy koniki. Czeka Maciek, czeka Karotka, czeka Szarlotka. Można będzie Maciek, Karotka i Szarlotka. Pewnie w przyszłym roku będzie Bezik. Być może. Historia tego miejsca sięga XIX wieku. Jest to folwark. Z początków XIX wieku, który został wybudowany przez rodzinę Jarząbów. Dwór w stylu klasycystycznym, takim tak, typowym stylu klasycystycznym, z układem typowym, czyli oficyna, zabudowania folwarczne. Monix, w podróży. A ja mam dla ciebie też niespodziankę. Vouchery, proszę bardzo. Dla naszych telewidzów. Dla telewidzów. Bardzo lubimy obdarzać naszych gości prezentami. Bardzo dziękuję. O, jak się cieszę. A moi telewidzowie i pani będą zachwyceni, kochani. Tadam, tadam, trzy vouchery do wygrania w programie Monik z podróży po Mazowszu z dworu Mości Brody. Przyjedziecie, możecie tu spędzić nocleg. Tak. I coś pysznego zjeść, a naprawdę jest tutaj pysznie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te vouchery? No cóż, jak zwykle trzeba wejść na mojego fanpage'a, udostępniać, lajkować i może macie jakiś pomysł, jak mnie zareklamować, a naprawdę polecam miejsce, bo warto przyjechać do dworu Mości Brody. Dziękuję wam bardzo, lecimy dalej. Jesteśmy tylko 100 km od Warszawy, także jest bliżutko. Przyjadę. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Do zobaczenia. Mili
Państwo, Siedleckie słynie z pysznego, zdrowego mleka, z pysznych serów. Kiedyś doiło się krowy ręcznie. Ja spróbuję, pan Ciecho mi pewnie pomoże. Teraz robią to dojarki elektryczne, także jest łatwiej. Trochę się obawiam, ale do odważnych świat należy. Monik z podróży po Mazowszu będzie pierwszy raz w życiu doiła krowę, a przynajmniej spróbuję. Ja się boję tego dotknąć. Potrafię. Jezu, jaka fajna krowa. Kochani, potrafię doić krowę. Mamy mleko. Będzie ser. Panie Zdzichu, dziękuję za pomoc. Udało mi się wydoić krowę. Tu mamy to pyszne, świeże mleko, które następnie, kochani, przelewa się do bańki i odcedza się zanieczyszczeń. Tą bańkę zawozi się do skupu, a stamtąd mleczarnia bierze pyszne, zdrowe, siedleckie mleko i tworzy się pyszny twaróg. Państwo, co za dzień! Monik z podróży po Mazowszu w Siedlcach, w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, gdzie te wszystkie sery pyszne tutaj się do nas niemalże uśmiechają. Ze mną pan prezes, pan Marek Czapski. Bardzo mi miło. Witam serdecznie, dzień pani dobry. Moniko, na ziemi siedleckiej w Spółdzielni Mleczarskiej. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i muszę to już na samym początku wam powiedzieć. Okazuje się, panie prezesie, że jestem bardzo mocno, silnie związana z Siedlcami, bo otóż jak byłam mniejszym Moniksem, to... I w ogóle... Zostałam wychowana na tym mleku, się okazuje. Słuchajcie, na tym niebieskim mleku ja je piłam, rozcieńczane jako małe dziecko, także... W ogóle się nie dziwię, gdyż to mleko jest bardzo popularne w całym kraju i wychowało się na nim wiele pokoleń. Dlatego też sięga ono tradycją od 1950 roku, gdzie zostały po wojnie robione pierwsze to mleko. Bardzo smaczne. Miałem okazję widzieć, jak pani produkowała ten ser na produkcji i byłem pełen podziwu, że wyobrażałem sobie, że już pani miała doświadczenie w produkcji tego sera. To jest tradycja sprzed wielu, wielu lat i do dziś tak się produkuje nasze twarogi. Przysięgam, to był mój pierwszy raz z dojeniem krowy i z produkcją sera, także pyszny ser, kochani, pamiętajcie, jedzmy zdrowo, ekologicznie, regionalnie. A tutaj w Siedlcach takie produkty właśnie są. Moi z podróży po Mazowszu, w Siedlcach. Jadę jeszcze dalej, także nie odchodźcie przed kamerami. Panie prezesie. Wszystkich zapraszamy do Siedlec. Przyjeżdżajcie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jakiś serek na pewno znowu zabiorę. Dziękuję. Dziękuję. Życzę smacznego. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Niedaleko Siedlec, bo tylko 30 km od na Podlasie, mieści się stare miasteczko Węgrów, w którym to tutaj za mną jest bazylice mniejszej, słynne lustro Twardowskiego. Legendę znamy, a co to mówi? W tym lustrze, jak dostrzeżecie swoją twarz, możecie zobaczyć swoją przyszłość. Ciekawe, czy Monik z podróży po Mazowszu tym razem w Węgrowie zobaczy swoją przyszłość. Zapraszam. W bazylice mniejszej przewodnik Jan Mazurczak zaprowadził mnie do zakrystii, gdzie wisi słynne lustro Jana Twardowskiego. Jedna z legend mówi, że jeśli ujrzysz siebie w odbiciu, czeka cię nieszczęście. Ja siebie nie zobaczyłam na szczęście. Ciekawostką jednak jest to, że na lustrze nie osiada kurz, a jego rama jest nietknięta przez szkodniki
pomimo swych 300 lat. Monik z podróży po Mazowszu znowu jest w Siedlcach. Dzieli mnie, jak już wiecie, 30 km od Węgrowa, a tutaj w Siedlcach są takie dwie albo nawet trzy super atrakcje turystyczne, które Wam serdecznie polecam, a mianowicie w ratuszu jest słynna rzeźba Jacka, który podtrzymuje na swoich ramionach kulę ziemską niczym atlas. A co to oznacza, że jak zakochani się tam umówią, no to czeka ich długa i namiętna, prawdziwa miłość. Także zakochani, przyjeżdżajcie, umawiajcie się pod Jackiem, a na pewno będziecie wiecznie się miłowali. A tuż zaraz za mną znajduje się słynne muzeum diecezjalne, w którym to, wyobraźcie sobie, jest piękny obraz El Greco. El Greco był hiszpańskim malarzem z XVI wieku, który reprezentował manieryzm. Tutaj jest obraz świętego Franciszka. Teraz na stulecie Muzeum Diecezjalnego i stulecie Niepodległości Polskiej mamy dodatkową atrakcję w postaci jeszcze trzech obrazów El Greco. Także zapraszam, przyjeżdżajcie, zwiedzajcie. Teraz idę też zobaczyć, a potem następna niespodzianka. Zapraszam Was do słynnej restauracji, gdzie spróbujecie pysznych potraw ze słynnego szlaku kulinarnego mazowieckiej michy szlacheckiej. Także same niespodzianki dzisiaj. Bądźcie ze mną, Monik z podróży zaprasza. Idziemy! Już jesteśmy w środku zaścianku Polski, a ze mną jest właścicielka Bożena Julia Polak-Stojanowa. Co my tu mamy na stole pysznego? Opowiedz proszę. Na stole, ponieważ zbliża się 11 listopada, Święto Niepodległości, mamy gęsinę, bo właśnie w tym dniu na Świętego Marcina zawsze w Polsce podawało się na stołach gęsinę. I tutaj mamy udeczko gęsie pieczone z ziemniaczkami opiekanymi. Na drugim półmisku są pierogi z gęsiną. Też nadziewane właśnie gęsiną. Gęsiną też, z gęsiny, 100% mięska, nic tu innego nie ma, tylko przyprawy. Miseczka, która stoi przed Tobą, to barszcz ukraiński. Pyszne macie tutaj mleko w Siedleckim i pyszna jest gęsina i pyszne są wędliny, bo i drób, bo i wieprzowina. Wszystko tu jest bardzo smaczne przede wszystkim. I to oczywiście u Ciebie jest w karcie menu, prawda? Tak, właśnie to, że jesteśmy restauracją regionalną, która powstała prawie 15 lat temu, to był nasz zamysł na zatrzymanie czasu w kuchni. Tak, promowanie więc tradycji. Promujemy tak, tradycje, promujemy receptury z dawnych lat. No i kuchnia, która ma smakować jak u mamy albo jak u babci. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do zwiedzenia i Siedlec, i Węgrowa, bo naprawdę warto. Odwiedzajcie Dom Mości Brody, restaurację Zaścianek Polski. A ja się z Wami żegnam do następnego odcinka, również na Mazowszu. A Wy nie zapomnijcie, by mnie odwiedzić na moim blogu monikstv.com, na fanpage'u, gdzie konkursy wygrane. No cóż, smacznego! Dziękujemy wzajemnie. Smacznego! Pa, pa! Bye, bye! Bye. Program został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.